Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce Dnia, tym razem w Energetyce Dnia 7 listopada 2019 roku, czwartek. No i generalnie każdy wie, że ja czwartek lubię, a dzisiejszy czwartek będę jeszcze bardziej lubiła, dlatego że proszę Państwa z całości jest 21, czyli inaczej trójka. Czyli generalnie proszę Państwa, czy trójka jest dobrą wibracją? Bardzo dobrą. Wiele rzeczy powinno nam się układać, udawać, ale bym powiedziała, zmiennie w ciągu dnia, dlatego że mamy jeszcze wpływ siódemki z dnia, czyli z jednej strony będzie nam się udawało, szczególnie tam, gdzie bazujemy na relacjach z innymi ludźmi, ale relacjach, gdzie do kogoś trzeba dojechać, gdzie do kogoś trzeba zadzwonić, gdzie może właśnie trzeba z kimś w ładnej atmosferze, również może w restauracji zapraszając na obiad kontrahenta, nie tylko przez telefon, właśnie porozmawiać. Więc do tego typu relacji, spotkań ten dzień sprzyja, aczkolwiek będziemy bardzo wrażliwi, księżyc w rybach, siódemka z dnia, uwrażliwieni, przewrażliwieni, najprawdopodobniej na punkcie swoim. I generalnie szkoda, że bardzo rano, ale bardzo dobry aspekt, o 5:24 księżyc w trygonie do słońca, bardzo dobry do spraw damsko-męskich, bardzo dobry do różnego rodzaju przemyśleń, bardzo dobry do odkrycia różnych rzeczy w sobie, z takiego znalezienia takiej odpowiedzi już wiem. Później proszę Państwa o godzinie 8:18 księżyc w sekstylu do Saturna i bym powiedziała tak, dobry aspekt do pracy. I rzeczywiście niektóre rzeczy mogą nam się udawać. W sprawach zawodowych powinniśmy się w tym momencie sugerować intuicją, bo to będzie nam sprzyjało, ale uwaga, żeby nie było tak, że ten księżyc będzie gdzieś osłabiał nasze działania. Później, proszę Państwa, godzina 8:37, księżyc w koniunkcji do Neptuna, czyli znów powiem, uważajmy na iluzję, bo i księżyc iluzją, ale i Neptun bardzo dużą iluzją, chyba że jesteśmy lekarzami, chemikami, filmowcami, no to ten aspekt do twórczości jest bardzo dobry i do tworzenia iluzji, chyba że też aptekarzami. No i generalnie dobra twórczość. I proszę Państwa, później 18:32 księżyc w sekstylu do Plutona, czyli uważajmy co myślimy, ale w pozytywnym aspekcie. Któregoś dnia mówiłam, uważajmy co myślimy, ale myślimy w negatywnym aspekcie, ale tutaj właśnie możemy mieć takie przebłyski intuicji i rozwiązań pomysłów i przebłyski, co zrobić, żeby nam się polepszyło. I dobry do takich porywu uczuć, porywu emocji. Możemy być bardziej emocjonalni, na przykład bardziej odważni, że kiedyś na przykład tegoś byśmy nie zrobili, a teraz właśnie się odważymy. Więc jakby taka energia też jest. I proszę Państwa, szkoda, że tak późno, 23:51, księżyc w trygonie do Merkurego. Bardzo dobry czas do medytacji, przemyśleń, komunikacji wszelakiej. No i zobaczymy jeszcze, co karty Tarota powiedzą. Karty Tarota, co powiedzą na temat 7 listopada, nad czym powinniśmy się popracować, z jaką energią. Na razie jest pokazane jeszcze dużo emocji, wcale nie takich ładnych, chociaż z aspektów planet to dobrze wygląda. Rydwan. Proszę Państwa, już dzisiaj, nie dzisiaj, ale w energetykach dnia była karta Rydwan. Dosyć niedawno, więc znowu proszę Państwa jesteśmy w bardzo wielkiej aktywności i powinniśmy wykorzystywać to, co nam daje los, powinniśmy wręcz w swoje ręce brać swoje sprawy, nie czekać, że się same zadzieją, tylko ruszyć w pęd. Dzisiaj proszę być cały dzień zajętymi, dzisiaj też komunikować się z innymi. I kochani, afirmacja na dzisiaj bardzo dobra. Dziękuję za moje wspaniałe, spełnione, radosne życie. Przepiękna. Dziękuję za moje wspaniałe, spełnione, radosne życie. Życzę Państwu, żeby to życie było codziennie radosne, spełnione i żebyście Państwo doceniali to, co macie w życiu. Do zobaczenia, kochani.